Witam. Pomyślałem sobie, że ciekawie będzie ustawić te auta w jednym rządku z tyłu, żeby zderzaki sięgały mniej więcej tak samo i zobaczyć, jakie są na długość. Prawda? Pod tym kątem to one wszystkie takie same długie. Maluszek oczywiście 3 metry długości. Prawdę mówiąc, Cadillac ma większy rozstaw osi niż maluszek ma całkowitą długość. BMW jest metr dłuższy od malucha. 4, nie, 1,5 metra, 4,5 metra. 1,5 metra dłuższy BMW, a Cadillac jest następny metr dłuższy. Oczywiście w Cadillacu liczone to jest, o, wiaterek nam wieje, liczone to jest do, no, od końca zderzaka do końca zderzaka, podejrzewam. Więc może przez to jest to te 5,5 metra, bo ma te kły na zderzaku. A BMW ma całkiem płaski zderzak, a maluszek ma, no, troszkę wypukły. No, jak widzicie, wszystkie mają polską rejestrację z przodu, krakowską. No bo jaką mają mieć? Z tej strony, jak się popatrzy, no to tamte obydwa znikają za Cadillaciem. Wystarczy kucnąć. I już tamtych nie widać. No zupełnie inaczej się te auta robiło. No te stare były, jakby jechały pod górę. Najwyższy punkt był z przodu, pomijając, no, kabinę kierowcy, ale ta maska, bagażnik opadał do tyłu, maska była z przodu wysoko. Teraz jest zupełnie inaczej. Przód auta jest nisko, tył się podnosi do góry. Bagażnik jest wyżej od maski z przodu. Więc te auta dzisiejsze jakby z góry jechały. To też po to, żeby się dociskała. Ktoś mi lakier zdrapał, jakiś kamyczek pewnie. Dociskał przy szybkiej jeździe, żeby pęd powietrza dociskał samochód. W tamtych czasach nikt się takimi drobiazgami jak aerodynamika nie przejmował. No a w małym Fiacie z przyczyn obiektywnych w ogóle aerodynamika nie ma większego znaczenia, bo maluch się nie potrafi rozpędzić do takich prędkości, żeby aerodynamika miała jakieś znaczenie, więc po prostu maluszek te swoje 70-80 km na godzinę, którym się jeździ zazwyczaj, to nie jest takie istotne, jaką tą aerodynamikę ma. Także napiszcie w komentarzach, jak wam się kolekcja podoba, który wam się najbardziej podoba. No, nie wątpię, że maluszek wygra w tym konkursie. A jeszcze zabawniej to wygląda, jak się postawi maluszka bezpośrednio przy Cadillacu. Popatrzcie się. One są z tyłu równo ułożone. Nawet Cadillac, te kły mu minimalnie bardziej wystają. A przecież prawie, że niemalże przednie drzwi można by w Cadillacu otworzyć, nie zahaczając o maluszka. No bo maluszek 3 metry, tamten 5,5, no to jest 2,5 metra długości. Widzicie, że z tyłu są równo, a nawet te kły Cadillaca wystają bardziej. Wysokość, przecież maluszek nie jest takim całkiem niskim autem, a przy Cadillacu wygląda jak sportowy wóz. Cadillac to jednak ciężarówka. Tak to wygląda ładnie w rybim oku kamery, jak samochody stoją z tyłu równo. Jak to ładnie wygląda, jak podium. Jeśli chodzi o długość, pierwsze miejsce zwycięstwa Cadillac Series 62 z roku 51. Drugie miejsce BMW E90. Trzecie miejsce i ostatnie zajął Fiat 126P, który osiągnął tylko 3 metry długości. No proszę Państwa, wstyd. To amerykański Cadillac na długość go niemalże dwukrotnie przeskoczył. To jeszcze, bo już pojechał ten minivan, co stał przed naszym domem. No ten domek, co teraz widać tam za krzakami, to jest nasz. To rondko tutaj, to się nazywa cul-de-sac, ślepa uliczka. To cul-de-sac to chyba jest z francuskiego. No i tak się kończy nasze osiedle, nasz dom tam, tutaj jacyś sąsiedzi Meksykanie, znaczy
południowoamerykańscy też aut pod domem mają prawie tyle co ja. Tutaj w dole Hindusi mieszkają, tu mieszka ten facet, co ma tego Mustanga głośnego, co go kiedyś pokazywałem. Tu jacyś nowi ludzie się wprowadzili ze 2 lata temu, ale nie kojarzę ich zupełnie. Nie pokazują się, nie rozmawiamy z nimi. Jeszcze jeden spacerek dookoła stajni wyścigowej Hioba. Jeszcze jedno spojrzenie na nasz domek na górce. I tak to wygląda bez towarzystwa minivana, który tutaj stał. No to musimy odstawić wszystkie auta do garażu czy na miejsca parkingowe. Koniec sesji nagraniowej. Maluszek robi wrażenie leciutkiego, delikatnego. No bo taki jest dwójeczka, wygrzebie się na dwójce. Reksiu, uciekaj, bo cię przejadę. Reksiu. Na miejsce, Reksiu. Na miejsce idź, na miejsce. Uciekaj. Trzeba go schować. Reks! Gdzie jesteś? Na miejsce. Uciekaj już. Jakiś dziwny dźwięk ten maluch wydaje. Nie wiem, czy to znowu uszczelka pod głowicę po mojej naprawie. Tak powinno być. Czy to coś zepsułem już? Wyłączymy wyłącznik główny prądu i idziemy po samochód. Idziemy po samochód numer 2. Można by też spróbować, czy się zmieści Cadillac w garażu, jak nie ma BMW. To ciekawy jestem. Ciekawy jestem, co by się stało, jakbyśmy... to usunęli i zobaczymy, czy Cadillac tu wjedzie. No zobaczymy. Tym to się jedzie, to się czuć tą masę w porównaniu do maluszka. Ręki mi brakuje. Teraz mi się lustro przyda w garażu. Teraz to wiem, po co to lustro jest.
się mieści. Tu się mieści. No proszę, jak elegancko. Do lodówki nie da się wejść za bardzo, ale też się da. Też się da do lodówki. No to chyba, Cadillac zostanie. Chyba Cadillac zostanie w garażu. Proszę, jak pięknie. Nie ma problemu. To są garaże właśnie. Taki garaż powinien być. Jakby tak troszkę go odsunąć na zewnątrz, no ale tu tyle, co się sięga do lodówki, to można. Chromowany zderzak się nie zarysuje. Troszkę mógłbym na zewnątrz odjechać. I tak się nie da wsiadać do tego auta tutaj za bardzo. Myślę, że może Cadillac śmiało stać garaż. No to zostawiamy Cadillaca tutaj. Ciekawe, co powiedzą na to domownicy. Jedziemy. Zamknąłem garaż. M3 będzie stała na zewnątrz. Chyba, że wyrzucimy auto Grażynki. Tak można zrobić, wyrzucić auto Grażynki. No bo w końcu porządne auta powinny stać w garażu. No i jeszcze ten z klimą. Chłodek. To tyle. Koniec naszych przygód samochodowych. Tego zamkniemy na wszelki wypadek. I pora iść spać. 4:00. Się mi późno zrobiło. Cadillacu jeszcze tylko bym, wiecie co zrobił? Podłożył mu cegłę pod koła, ponieważ no, w takim starym aucie to nie wiadomo, co się stanie. Niby ma ręczny, ale na wszelki wypadek.